Partnerem odcinka jest firma FX Music Group, jeden z największych w Polsce dystrybutorów sprzętu nagłośnieniowego oraz instrumentów. Witajcie, bardzo serdecznie tutaj Leszek Nowotarski z kanału Leno Music i dzisiaj chciałem Wam pokazać saksofon marki Shato model CAS22GL. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym właśnie tematem, to ja zapraszam na kolejny odcinek w Leno Music, który startuje dokładnie teraz. Jak wspomniałem we wstępie, dzisiaj testuję budżetowy saksofon marki Shato, marka mi totalnie jeszcze parę dni temu nieznana. Dostałem ten saksofon od jednego z największych dystrybutorów sprzętu audio oraz sprzętu nagłośnieniowego, firma FX Music Group, i oni są właśnie dystrybutorem tej marki, jak i wielu, wielu innych marek z zakresu instrumentów muzycznych, jak i nagłośnienia. Teraz zatem przeczytajmy, co jest napisane na stronie marki Shato. Firma Tenon, która produkuje te saksofony, została założona w 1979 roku na Tajwanie przez pana Changa, a jej celem było tworzenie instrumentów muzycznych, na których można grać i które są przy okazji niedrogie. Po 10 latach Tenon rozpoczął budowę fabryki instrumentów, aby jeszcze bardziej zwiększyć swoje możliwości produkcyjne. W 1990 roku osiągnęło to kamień milowy w postaci założenia własnej marki Tenon Shato. Inspiracją dla nazwy Shato jest rodzinne miasto pana Changa, które wymawia się podobnie do francuskiego słowa Chateau, które oznacza zamek. Ma nadzieję nie tylko wywołać przez tę nazwę nostalgię ze swoim rodzinnym miastem, ale także przekazać, że instrumenty Shato, a zwłaszcza saksofony, są tak trwałe jak zamki. Saksofony Shato są od początku do końca wykonywane ręcznie. Każdy proces od kształtowania, lutowania, polerowania i lakierowania po montaż odbywa się pod ścisłą kontrolą jakości w naszej fabryce. Dlatego saksofony Shato mają wiele wspaniałych cech, takich jak precyzyjna intonacja oraz doskonały rezonans i czysty dźwięk. Jednym z najważniejszych aspektów jest ich trwałość. Shato stawia na doskonałość, niepowtarzalny styl, innowacyjność i ciągłe doskonalenie jakości. Przekonasz się, że saksofony Shato mogą Ci dać znacznie więcej, niż się spodziewałeś. To tyle oczywiście sloganów reklamowych, które możemy znaleźć na stronie Shato. A teraz kilka moich wrażeń. No co mogę powiedzieć? Przede wszystkim saksofon jest ładny, jak każdy nowy saksofon. To jest taki miodowy złoty. Jeżeli chodzi tutaj o kwestie wizualne, nie ma żadnych grawerów. Jest tylko logo Shato w takim laurowym otoczeniu, co odróżnia go od innych saksofonów z tej klasy, między innymi taki drobiazg, czyli wbudowana płytka, do której dopiero przylutowane są słupki. To jest na przykład takie charakterystyczne, ponieważ no w tym budżecie rzadko kiedy właśnie ten element jest stosowany. Jeżeli tutaj chodzi już o taką ergonomię gry, to ja nie znalazłem jakichś ostrych kantów, bo to zawsze sprawdzam na początku. Jest między CAS jedno takie miejsce, gdzie mógłbym go troszeczkę jeszcze spolerować, ale jeżeli chodzi tutaj o górne D, Dis, E, nie ma żadnych ostrych rzeczy. Tutaj jeżeli chodzi o te boczne klapy, również nie znalazłem żadnych ostrych rzeczy. Jeżeli chodzi o wygodę, to jest w porządku, nie ma tutaj żadnych takich miejsc, gdzie muszę gdzieś specjalnie palcem sięgać, gdzie muszę gdzieś specjalnie wyginać któreś części tutaj dłoni czy palców. Także jeżeli chodzi o ergonomię, to ten saksofon jest wygodny. We'll be right back.
I teraz przejdźmy do najważniejszego, czyli do brzmienia takich saksofonów. No to jest półka rzędu 3,5-4 tysiące złotych. To jest półka, która jest bardzo ciasna. To są oczywiście budżetowe saksofony dla rozpoczynających naukę oraz przede wszystkim dla dzieci. I pod to właśnie te instrumenty są krojone. I teraz jeżeli chodzi o brzmienie, to ja zawsze będę powtarzał, że tak naprawdę ważniejszy jest ustnik ze stroikiem niż reszta rury. Reszta rury, czyli korpus, to wszystko co wy tu widzicie, to musi być po prostu dobrze zrobione, to musi być równe, to musi być precyzyjnie wykrojone. Natomiast sound, no sound przede wszystkim to się ma w gardle, ale dużo więcej da wam zmiana ustnika. Ja teraz pokuszę się na testowanie tego saksofonu na tym ustniku, który tutaj dają, czyli dokładnie będzie ten setup, który dostajemy z futerału. Stroik założę swój, ponieważ stroika nie ma, tego nie ma w komplecie. Niektórzy producenci tych tanich saksofonów dają stroik, niektórzy nie. Firma Chateau nie daje stroika. Zatem to jest wbudowany ustnik, to jest coś a la Yamaha 4C. Przypuszczam, że to jest totalnie klasyczny, malutki ustnik, który no gdzieś pozwoli nam zacząć naukę gry na saksofonie, te pierwsze dźwięki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no nie jest to ustnik docelowy, tak? Więc zawsze to mówię, jeżeli już gramy kilka miesięcy, kilka lat, no to trzeba sobie zmienić ustnik już dopasowany do gatunku muzyki, który będziemy grać, czy to do klasyki, czy do rozrywki, czy do jazzu. No, trzeba się gdzieś tym tematem zainteresować i wybrać sobie ustnik pod siebie, no bo to też będzie potem odwzorowywać się w dźwięku. Zatem ja pokuszę się i zrobię nagranie dokładnie na tym ustniku, który tutaj mam w komplecie, jeszcze go nawet nie miałem w ustach, zupełnie nie wiem czego się spodziewać, ale myślę, że element zaskoczenia tutaj będzie najlepszy. Zrobię wam kilka nagrań, no i teraz oczywiście zasadnicze pytanie, dla kogo taki instrument? Odpowiedź jest bardzo prosta, już wcześniej o tym mówiłem, dla zaczynających grę oraz dla dzieci. To są instrumenty, które no, swoją ceną powodują to, iż no, nie spodziewajmy się tego, że ten instrument przetrwa z nami całe życie, tak jak moje instrumenty, na których gram, czyli Kalvert, czyli Zelmer, Super Action. No ja te instrumenty mam po 20 parę lat. Super Action 80, na którym gram, ma lat 40. No i właściwie oprócz remontów co parę lat, no to jest instrument wieczny, tak? Jeżeli z nim nic nie zrobię, no to to są instrumenty wiecznie. Zawsze jak oddaję też mojego Kalverta do remontu, tak naprawdę wymieniam tylko poduszki, jakieś trochę regulacji i tak dalej. I to są instrumenty, które właściwie, no, dopóki nie będzie fizycznego uszkodzenia, to są instrumenty wieczne, tak? Jak jest z tymi instrumentami? No nie mogę oczywiście nic powiedzieć o marce Chateau, ponieważ to są instrumenty, które są raczej dla początkujących, no i nie spodziewajmy się tego, że on wytrzyma kilkadziesiąt lat. 3,5-4 tysiące złotych to nie jest majątek. Instrumenty, o których mówiłem przed chwilą, czyli Kalvert, Zelmer, to są instrumenty po 20 kilka tysięcy złotych nowe, więc no też zupełnie zrobione z innych materiałów. Jeżeli chodzi o brzmienie, tu nie ma jakiejś kolosalnej różnicy. To naprawdę bardzo często są tak minimalne różnice, że no, jesteśmy w stanie ustnikiem i stroikiem zmienić więcej niż zmianą instrumentu, tak? To są już takie drobnostki, które bardzo często wychodzą w studiach, które wychodzą gdzieś w takich bardzo precyzyjnych nagraniach. W momencie, kiedy zaczynacie grę, w momencie, kiedy, no nie wiem, gracie jakieś imprezy, chałtury, wesela, to tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ warunki muzyczne, w których gracie, no zupełnie nie przekładają się na to, co potem jak gdyby brzmi na sali, tak? Ja długie lata gram na Jupiterze w ogóle, kupionym za jakieś 1000 zł kiedyś od kogoś. Właśnie takie imprezy typu chałtury, typu wesela. Nigdy nie biorę koncertowego saksofonu na chałtury, ponieważ zwyczajnie mi go szkoda. I tak naprawdę no niczym się to nie różnieruje. Już wiele testów, jakichś takich rzeczy, które no mogłyby porównywać te instrumenty. I tak naprawdę różnicy w warunkach polowych, tak jak mówię, czy to
jest plener, czy to jest jakaś sala weselna, balowa. No naprawdę nie ma wielkiej. Także tutaj sound to jest przede wszystkim, zapamiętajcie sobie jedno, sound, dźwięk, to jest gardło oraz przede wszystkim ustnik i strojek. I teraz wracając do odpowiedzi na to pytanie, dla kogo? Dla rozpoczynających naukę, dla dzieci, ale też ja zawsze mówię, że jeżeli grasz chałtury, jeżeli grasz w warunkach, w których może ci się instrument przewrócić, w sytuacji, w której może ci ktoś strącić ten instrument, jeżeli chodzisz między ludźmi i ten instrument może zostać uszkodzony, to naprawdę nie kupuj sobie w tym celu Zelmera, nie kupuj sobie w tym celu jakiejś wysokiej Yamahy, tylko kup sobie właśnie taki instrument, czy to będzie Draco, czy to będzie Chateau, czy to będzie Misty Sax, czy to będzie dziesiątki innych marek w tym budżecie, jestem przekonany, że to ci wystarczy, ponieważ no do tych celów ten instrument w zupełności wystarcza. Zatem teraz już posłuchajcie, jak ten instrument Chateau, model podstawowy brzmi, a ja bardzo dziękuję grupie FX Music Group za przysłanie mi tego instrumentu. Natomiast jeżeli odcinek Wam się podobał, to już teraz dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Możecie oczywiście zasubskrybować sobie mój kanał, przyciśnijcie sobie przy okazji ten dzwoneczek, bo wtedy wszystko, co pojawi się na Leno Music w przyszłości, gdzieś Wam zadźwięczy na urządzeniu, w którym no macie YouTube'a i będziecie wiedzieć, że w Leno Music pojawiło się coś nowego, a jest tutaj bardzo dużo, ponieważ oprócz samych odcinków YouTube'owych prowadzę szkołę muzyczną, tak uczę na saksofonie, czy to online, czy tu stacjonarnie w granicach rejonu krakowskiego. Mam także swoje wydawnictwo nutowe nutydlaciebie.pl. Tam są obecnie tysiące nut, wszystkie z podkładami, wszystkie gotowe do gry, wszystkie gotowe tego, żeby przedstawić się gdzieś właśnie w grze. Więc jeżeli zaczynacie naukę gry, to zapraszam na nutydlaciebie.pl, dział dla początkujących. Znajdziecie nuty, które mają podpisane nazwy dźwięków na górze i między innymi na tym saksofonie, który dzisiaj testuję, możecie sobie pograć swoje ulubione piosenki, swoje ulubione utwory, swoje ulubione hity. A jeżeli moja działalność się komuś podoba, to bardzo proszę o małe wsparcie na patronite.pl, to pozwala mi prowadzić studio, płacić wszystkie opłaty, które są z tym związane, a jak wiemy, idą ciągle do góry. Także jeżeli ci się podoba ta moja działalność, to zapraszam właśnie do małego wsparcia patronite.pl/lenomusic, a jeżeli zostaniesz moim patronem, to wpiszę cię do specjalnej grupy na Facebooku Leno Music Patronite i tam od czasu do czasu publikuję właśnie te materiały notowe wraz z podkładami za darmo dla wszystkich moich patronów, aby mogli cieszyć się graniem właśnie tych utworów. I to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, a teraz posłuchajcie, jak brzmi saksofon Chateau w wersji z ustnikiem oryginalnym, potem przesiądę się na mój ustnik, na którym gram na co dzień, a potem na koniec jedna mała niespodzianka. Właśnie zagram Wam na Kelvercie, na którym gram 30 lat i teraz porównajcie, czy jest aż taka kolosalna różnica między tymi saksofonami. Zatem ja bardzo dziękuję, Leszek Nowotarski. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.